niespodziankę. Dzisiaj zaprezentujemy grę nie już z gier retro, z gatunku retro, tylko grę współczesną. Tak, grę współczesną. A więc mamy grę Far Cry 4. Gra Far Cry 4. Także wracamy tutaj, przechodzę sobie do okna gry. O, mamy muzyczkę jakąś tam w tle. No i spróbujemy sobie rozpocząć nową grę, słuchajcie. Poziom niski, bo ja nie jestem jakimś tam wytrawnym graczem, więc tutaj... A weźmy... No dobrze, niech będzie tak. Chcę go zastąpić, bo tutaj na początku trochę rozgrywałem, żeby zobaczyć, jakie mniej więcej sterowanie jest. Ale to już mam w miarę opanowane, tak mi się przynajmniej wydaje, więc możemy rozpocząć już właściwą rozgrywkę. Montana. Wprowadzenie. Nie przeszkadzam. The treasure state. People got a lot of names for it. I just call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious, militant. I mean, it was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. Fans, we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. We don't know what he's capable of. Ow. Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the Father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. Bad idea.
lost them 15 minutes. Send in everyone. Call the goddamn National Guard if you have to. Over. Yes, sir, Sheriff. I'll be praying for you. Now listen up. Three rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. And let me do the talking. Got it? Got it. Rookie! All right, everyone. Stay sharp. Let's go! No właśnie, tutaj rozpoczyna się nasza misja. Musimy dotrzeć do kościoła, więc ruszamy. Ruszamy powolutku do przodu. Jesteśmy w tej, że tak powiem, oazie. Tutaj pokażę może, jak to wygląda. Helikopter, którym żeśmy przelecieli. Trochę mi się niewygodnie tutaj operuje, bo to no nie mój sprzęt, na którym to wam prezentuję, ale spróbujemy jakoś to rozegrać. Tak to wygląda. Dobrze, idziemy do przodu. Przyjrzyjmy się może im. Nie, nie, nie opuszczam strefy misji. Spokojnie, idziemy do przodu. Do celu mamy 30 metrów. Psy. Co mamy tutaj? Jakaś ławeczka, pismo. Ichniejsze pismo, nie Pismo Święte. Nie mylić. Wszędzie ujadające psy. No dobrze, idziemy. Ich kościół. No i jesteśmy. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more suffering. Joseph C., I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. There they are, the locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we've built. Do not touch that service weapon! Hold on and don't stand down! Stand down! Your guns down! Everyone calm down! We knew this moment would come. We've prepared for it. Go. Go. God will not let them take me. Noise of thunder, one of the four beasts say, come and see. Step forward. And I saw. And behold, it was
was White Horse. And hell followed with him. Rookie, cuff this son of a bitch. God will not let you take me. Rook, put the cuffs on him. No i oczywiście robimy to. Sometimes the best thing to do is to walk away. Let's go. Czyli odprowadzamy teraz przywódcę kultu do helikoptera, tak jak pisze. To jest ten kościół. Jeszcze może go obejrzyjmy sobie dokładnie od środka. Jak on... A, nie możemy się obejrzeć. Tylko dotąd. No dobrze. No to idziemy. Fine here. No need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. No one is coming to save you. Father! Hurry up! God has kept you under the shadow of his wings. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. And we will take what we need. And we will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. And these, the harbingers of doom, will see the truth. We gotta get out of here. Begin the revive! We gotta get out of here.
No i uciekamy w tym momencie. Oj. I tu się rozpoczyna nasza, słuchajcie, rozgrywka. Tak naprawdę. No, uciekliśmy, ale i tak będą nas pewnie gonić, jak się domyślam. Może dojdźmy sobie tutaj do tego domku. No właśnie, tu mamy wskaźnik wykrycia. Zapełnia się, gdy wrogowie cię widzą. Czyli kierunek, z którego ktoś nas próbuje dojrzeć. Możemy, jeżeli jesteśmy blisko, dokonać cichej eliminacji. Dobrze. Udało się. Czekajcie. Przeszukaj. Dobra, wejdźmy sobie może do środka. Czy coś tutaj mamy, co by nas zainteresowało? No dobrze. Mniej więcej wiecie, o co w tej grze chodzi. Na pierwszy odcinek, że tak powiem, nowej serii to by było na tyle może. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcecie, żebym to kontynuował. Prawdopodobnie na kolejne odcinki, jeżeli by się pojawiły, to będą one raz w tygodniu może. No i będą niestety już gorszej jakości, bo ten sprzęt, którym w tej chwili to, na którym to nagrywam, to nie jest mój. Także czekam ewentualnie na informacje od was, czy chcecie tą serię dalej kontynuować, czy może kontynuujemy dalej retro gry. To ode mnie tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, no i cóż, do kolejnego spotkania, cześć!